Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wykonamy opaskę do włosów. Taką bardzo, bardzo delikatną, z kwiatuszkami. Dość przyjemnie ją robi, w miarę szybko, bo ma tylko w sumie, nie licząc łańcuszka, jeden rząd. Tak, dokładnie jeden rząd, bo kwiatuszki są wrabiane od razu, jak pracujemy tutaj z naszą długością. Więc tak jak mówię, w miarę szybciutko się ją robi, bardzo przyjemnie. Tutaj macie do regulacji łańcuszek i tą opaseczkę wykonałam z włóczki Bonbon, ale tą opaskę, którą teraz będziemy robić, wykonam z włóczki Yarnart Jeans. I tak, do jednej i do drugiej włóczki szydełko 3,5 mm i oprócz tego potrzebujemy jeszcze tylko nożyczki i ewentualnie igłę, żeby schować nitki. To już by było na tyle z tego, co potrzebujemy. Ja Was tylko jeszcze zachęcę do łapki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. To już nie przedłużam, kochani, i zaczynamy. Zaczynamy od pętelki i łańcuszka. Łańcuszek wykonujemy z 61 oczek. Więc lecimy 61 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, oj, 5, 6, 7, 8, 9, co to się dzieje? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 41, 42, 3, 4, 45, 46, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 61 oczek łańcuszka. Nasz długi łańcuszek gotowy. Bierzemy się teraz za właściwy rząd. No więc teraz tak. Robimy słupek w czwartym oczku od szydełka. Raz, dwa, trzy. W czwartym oczku robimy słupek. Więc mamy już dwa słupki, bo tutaj nam się z oczek łańcuszka zrobił pierwszy. Mamy dwa, robimy trzeci. Czwarty. Piąty. Co ja tu robiłam? A dobrze, piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. I dziewiąty słupek. Mamy dziewięć słupków. I teraz w następnym oczku robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i słupek. Mamy tak. Słupek, dwa oczka łańcuszka i słupek. I teraz czas na naszego kwiatuszka. Patrzcie uważnie. Robimy dwa oczka łańcuszka. Następnie na tym słupku, tutaj na tym, robimy dwa słupki. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka. I dalej na tym samym słupku półsłupek. Teraz dwa oczka łańcuszka. I jeszcze na tym jednym słupku musimy wykonać dwa słupki. Raz. Dwa. Dwa oczka łańcuszka. I półsłupek. Gdzie mamy dwa nasze płatki. I teraz przechodzimy na ten słupek. Widzicie, ten tutaj. I na tym słupku robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka.
dwa słupki. Oj. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka. Pół słupek. Dwa oczka łańcuszka. Dwa słupki. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka i pół słupek. To robimy na tym naszym drugim słupku. I teraz przechodzimy tutaj na te nasze dwa oczka łańcuszka i tu wykonujemy pół słupek, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i pół słupek. I widzicie, mamy pierwszy kwiatuszek, a żeby robić dalej tutaj, sobie patrzymy, jak nam się to układa, ta włóczka. I w następnym słupku, w następnym oczku robimy słupek. I w sumie w 9 oczkach musimy wykonać słupek. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty słupek. W 9 naszym oczku. Musimy pamiętać, żeby sobie wycelować, bo tutaj nam się to jedno oczko lubi, tak mówiąc śmiesznie, skitrać. Czyli nam się lubi schować to oczko, dlatego musimy się dokładnie dopatrzeć i je wyszukać. I teraz mamy 9 słupków, więc w następnym oczku wykonujemy słupek, dwa oczka łańcuszka i słupek. Mamy słupek, dwa oczka i słupek. Widzicie? I znowu robimy nasz kwiatuszek. Dwa oczka łańcuszka. Tu na ostatnim słupku dwa słupki. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka. Pół słupek na tym samym słupku. Dwa oczka łańcuszka, dwa słupki na słupku, dwa oczka łańcuszka i pół słupek na tym słupku. Obracamy płynnie, przechodzimy tutaj do kolejnego, tego tutaj naszego, nie kolejnego, a poprzedniego słupka tutaj. I robimy pół słupek na tym słupku, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, oj, raz, dwa, dwa oczka łańcuszka, pół słupek, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i pół słupek. No, uda się? Udało się. Pół słupek. No i teraz przechodzimy tutaj na nasze dwa oczka łańcuszka. Wykonujemy pół słupek, dwa oczka, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i pół słupek. Widzicie, tak się prezentują nasze kwiatuszki. Dalej kontynuujemy, jak tutaj w 9 oczkach robimy po słupku, a potem kwiatuszki
Tak jak Wam pokazywałam, na końcu powinno Wam zostać 9 oczek łańcuszka, ale jeżeli tam gdzieś się pomyliliście i zostanie 8 bądź 10, to też nic nie stanie, bo tu już ten moment jest prawie za uchem, więc ja kończę tą moją długość opaseczki. Wy też to zróbcie i pokażę Wam, jak przymocować łańcuszek, co już jest bardzo, bardzo proste. Cała długość przerobiona. Widzicie, z łuczki bonbon jest ta opaseczka odrobinkę dłuższa. Niewiele, ale troszkę jest. I tak, żeby zrobić łańcuszek tutaj, to przechodzę płynnie na mój słupek. Czyli robię po prostu oczko ścisłe, zabezpieczające. I już jestem tutaj na boku, można powiedzieć, opaski i mogę sobie wykonywać łańcuszek. Ja łańcuszek zrobię z 30-40 oczek. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dobra, nie będę Was nudzić, 12 i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, żeby z drugiej strony zrobić łańcuszek, to zwyczajnie najpierw się muszę rozplątać, bo trochę utknęłam. Zwyczajnie bierzemy tutaj pierwszy nasz słupek, przeciągamy naszą niteczkę tak i obie te nitki przez pętelkę. I ciągniemy do tego czasu, aż ta krótsza niteczka nam wyjdzie. Tu ją sobie układamy i wykonujemy nasz łańcuszek. To już jak łańcuszek zrobić, to na pewno wiecie. No byście w sumie nie wykonali tej opaski bez tego. Także no, to by było na tyle. Jeszcze tylko te niteczki musimy pochować. Tą i tą tutaj, co mamy, chowamy ją, wszywając wzdłuż tu opaseczki i cała nasza praca jest gotowa. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Zachęcam Was raz jeszcze do łapki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. Dziękuję Wam przepięknie, że ze mną dzisiaj byliście. Wszystkiego dobrego i powodzenia!